Rzecznik Inżynierii Środowiska i Melioracji. Technik Inżynierii Środowiska i Melioracji zajmuje się organizacją i prowadzeniem robót melioracyjnych oraz związanych z budową obiektów inżynierii środowiska. Osoba z takim wykształceniem może pracować w różnych przedsiębiorstwach usługowych oraz produkcyjnych. Technik Inżynierii Środowiska i Melioracji zajmuje się organizacją i prowadzeniem robót związanych z różnorodnymi dziedzinami. Zakres jego obowiązków może się znacząco różnić w zależności od stanowiska oraz miejsca zatrudnienia. Technik Inżynierii Środowiska i Melioracji organizuje i prowadzi prace związane z budową obiektów gospodarki wodno-ściekowej. Tego typu obiekty są potrzebne, aby zaopatrzyć ludność w wodę. Są też niezbędne do uzdatniania wody oraz do odprowadzania ścieków. Swoje zadania zawodowe wykonuje posługując się dokumentacją projektową, normami oraz instrukcjami, w których zawarte są wszystkie niezbędne informacje. Pierwszym etapem wykonywania tego typu robót jest zagospodarowanie terenu budowy oraz postawienie odpowiednich oznaczeń. Następnie technik sporządza harmonogramy prac, a także ich zakres. Na samym końcu ocenia jakość wykonanych obiektów gospodarki wodno-ściekowej. Technik Inżynierii Środowiska i Melioracji w swojej pracy posługuje się komputerem do planowania prac, wodowskazem do sprawdzania poziomu wód, młynkiem hydrometrycznym do pomiaru prędkości wody płynącej, niwelatorem do pomiaru różnicy wysokości terenu, teodolitem do pomiaru kątów między punktami terenowymi oraz innymi urządzeniami. Drogi też muszą posiadać system odwodnienia, ponieważ droga, która by po prostu była ciągle narażona na kontakt z wodą, ona bardzo szybko się eksploatuje i niszczy. A zatem cała sieć rowów, powiedzmy, odkrytych, czy też nawet, powiedzmy, drenaży przydrożnych, to są rzeczy bardzo istotne. Wiąże się to z tym, że takie drenaże czy rowy muszą mieć odprowadzanie wody. Dlatego też ważną rzeczą jest utrzymywanie cieków, które istnieją już w tej chwili, prawda? No, często te cieki są, powiedzmy, w stanie opłakanym. One wymagają często, powiedzmy, odbudowy, wręcz odbudowy, nie tylko samej konserwacji. No, konserwacja to polega, powiedzmy, na udrożnieniu tych rowów i umożliwieniu spływu wód. Brak tych wałów spowodowałby ciągłe podtopienia. Każdy, powiedzmy, zwiększony stan wody na Wiśle powodowałby zalewanie tych pól. No i te wszystkie, powiedzmy, wysiłki rolników szłyby na marne. Dlatego też uważam, że budowa wałów i modernizacja tych starych wałów, które nie w pełni spełniają swoją rolę, jest rzeczą bardzo potrzebną. Technik Inżynierii Środowiska i Melioracji zajmuje się też obiektami gospodarki odpadami. W tego typu pracy niezbędna jest wiedza z zakresu klasyfikacji odpadów według określonych kryteriów. Technik określa źródła wytwarzania odpadów oraz zasady ich zbierania, transportu oraz magazynowania lub przetwarzania. Zna przepisy prawa dotyczące gospodarki odpadami i wie, jak postępować ze śmieciami niebezpiecznymi. Poza tym organizuje i prowadzi roboty związane z budową dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych. Te obowiązki wykonuje zgodnie z przepisami prawa. Posługuje się dokumentacją projektową, katalogami oraz instrukcjami. Dzięki nim potrafi określić uwarunkowania techniczne dla posadowienia, czyli osadzenia poszczególnych dróg. Poza budową technik zajmuje się też prowadzeniem robót związanych z utrzymaniem dróg dojazdowych w dobrym stanie technicznym. Zupełnie innym rodzajem prac są te związane z regulacją małych cieków wodnych oraz z budową obiektów przeciwpowodziowych. Cieki wodne to np. rzeki czy strumienie. Ich regulacje zwykle wykonuje się przy użyciu naturalnych elementów, takich jak kamienie czy rośliny. Można je też pogłębiać czy poszerzać. Budowle przeciwpowodziowe chronią wsie, a nawet całe miasta przed zalaniem. Na przykład podczas wzmożonych opadów deszczu. Nadzorowanie budowy takich obiektów to bardzo odpowiedzialne zadanie. Przykładowe rodzaje powodzi to powodzie opadowe rozlewne, opadowe nawalne, roztopowe, zimowe zatorowe oraz sztormowe.
Technik inżynierii środowiska i melioracji jest odpowiedzialny za odwadnianie terenów. Zna właściwości wodno-powietrzne różnych gleb, dzięki czemu potrafi rozpoznać objawy nadmiaru wody. Określa też przyczyny nadmiernego uwilgotnienia terenu. To bardzo ważne, ponieważ na podstawie wyciągniętych wniosków planuje się wykonywanie prac odwadniających. Technik inżynierii środowiska i melioracji nie tylko odwadnia teren. Do jego obowiązków może należeć nadzorowanie prac związanych z budową systemów nawadniających użytki rolne. Tego typu systemy mogą się od siebie różnić. To technik decyduje, jakie rozwiązania powinno się zastosować, aby poziom nawodnienia był optymalny. W końcu technik inżynierii środowiska i melioracji może też prowadzić roboty związane z wykonywaniem stawów rybnych. Tego typu prace wykonuje się przestrzegając konkretnych zasad i przepisów prawa. Potrzebne są odpowiednie materiały, narzędzia oraz sprzęt dostosowane do budowy stawów, a także dobranie właściwych metod. Technik inżynierii środowiska i melioracji to zawód branży budowlanej, ściśle związanych z ochroną przyrody. Daje bardzo dużo możliwości zatrudnienia, a zakres obowiązków oraz charakter pracy różnią się znacząco w zależności od obejmowanego stanowiska. Firmę założył mój tata w roku 96. Zajmowała się głównie na początku pracami konserwacyjnymi, potem z czasem rozwoju zaczęliśmy też przeprowadzać regulacje rzek i innych cieków wodnych. Wykonujemy również umocnienia brzegów, umocnienia skarb. Podstawą maszynową głównie są koparki. Koparki na podwoziu gąsienicowym. W pracy operatora najważniejsze jest skupienie. Prace, które wykonujemy, wykonywane są głównie w ciężkim terenie, gdzie bardzo ważna jest orientacja operatora, gdyż bardzo łatwo utopić maszynę, która może tam pozostać na wiele dni. Do pracy na tego typu maszynach potrzebne są uprawnienia. Regulacja rzeki polega na odmuleniu i umocnieniu stopy skarpy. Wykonuje się to przy pomocy kołków i kiszki faszynowej. W melioracji wykonuje się też wszelkiego rodzaju zastawki oraz miechy upustowe. Wykonuje się wszelkiego rodzaju prace betonowe, które mają na celu utrzymanie prawidłowego stanu wód. Pracujemy w różnych porach roku, w zależności od tego, jaką pracę wykonujemy. Prace umocnieniowe wykonuje się głównie późną jesienią. Prace konserwacyjne wykonujemy głównie w okresie letnim. Warunki pracy w melioracji są dosyć różne. Czasami są upały, czasami jest zimno. Często musimy brodzić w wodzie lub w błocie. Człowiek pracujący w melioracji musi być przede wszystkim kreatywny. Ja osobiście lubię tą pracę, od dziecka o tym marzyłem, mój tato przy tym pracował i po prostu od małego już chciałem to robić. Jeśli chcesz pracować w zawodzie technik inżynierii środowiska i melioracji, możesz wybrać następującą ścieżkę kształcenia. Ścieżka kształcenia. Po ukończeniu szkoły podstawowej nauka w 5-letnim technikum w zawodzie technik inżynierii środowiska i melioracji oraz zdanie egzaminów zawodowych. W zawodzie technik inżynierii środowiska i melioracji istnieje możliwość nabycia kwalifikacji pokrewnych lub uzupełniających ujętych w zintegrowanym systemie kwalifikacji.